Cześć Mateusz, chciałbym Ci pokazać C363P, rok produkcji 1986, 50 koni mechanicznych oraz tur dwusekcyjny. Dzięki Przemek za nadesłane zdjęcie swojego 3P-ka, a jeśli Ty chciałbyś zobaczyć swój ciągnik na moim kanale, wyślij go na podany adres e-mail, który widnieje na Twoich oczach, a wkrótce pojawi się on na moim vlogu. A teraz zapraszam na film. Yo, yo, yo! Ziomeczki, zobaczcie co tu mamy na rejonach dzisiaj. Maluszek, elegancki. 1998 rocznik. Stan, no tak jak widzicie. Tutaj Alcantara jakaś jest. Gepard, nie, to nie Gepard, tylko ta. To jest taka... Dalmatyńczyk, o, Dalmatyńczyk. Kanapa w Dalmatyńczyki. Za oknem śnieg, także ładnie komponuje się tutaj. Nasze kanapy komponują się ładnie ze śniegiem. No i kupiliśmy maluszka. Nie dla mnie, a dla mojego brata. Tylko że ja tutaj byłem akurat u Ani, więc przy okazji podjechaliśmy, zobaczyliśmy w ogłoszeniu, że jest maluch, to podjechaliśmy, zobaczyliśmy i od razu się zakochaliśmy. Kupiliśmy maluszka, no nie za małą kasę, powiem wam, że troszeczkę trzeba było tutaj za niego zabulić. No i tak się prezentuje. Niby to ma przejechane 100 tysięcy. Niby to. Ale ile ma tak naprawdę, tego nikt nie wie. Nie no, niby tam wiecie, w tych umowach to wszystko tam się zgadza, bo tam było wypisane tak jak trzeba, te kilometry były wypisane. No i cóż, no i tak to się wszystko przedstawia. Na razie to jest moje dopiero, opa, pierwsze kilkadziesiąt metrów tym samochodem. Także ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć, wiem tylko tyle, że mam rezerwę, którą trzeba zneutralizować. Tutaj właśnie taki wyjazd jest. Troszeczkę ciężki. Jeden, dwa. Trójeczka. Trójkę muszę się nauczyć włączać, bo trzeba ją wrzucać jakby gdyby na dwa razy tą trójkę, bo gdzieś tam coś tam się zacina. No kurczę, powiem wam, że stare dobre czasy mi się przypomniały, bo kiedyś tam z kolegą, z sąsiadem w sumie, troszeczkę wariowaliśmy takim maluchem i powiem wam, że normalnie od razu jak go zobaczyłem w garażu u gościa, to od razu mi się japa zaczęła cieszyć, bo przypomniały mi się fajne czasy, jak Grzesio woził nas maluchem wszędzie, lało się piątkę, 5 litrów benzyny i się jeździło cały dzień. No, a jak się zatankowało piątkę w maluchu, to wiecie, to od razu tą wskazówka ona szła do góry z tym paliwem, nie? A tak jak ja na przykład w Audi wleję moje 5 litrów, to tam w ogóle ta wskazówka z paliwa się nie ruszy. Także no cóż, najgorsze jest to, że przede mną jest jutro, dzisiaj nie, bo dzisiaj mamy niedzielę, ale jutro przede mną 350 km drogi, oczywiście tym maluchem, bo muszę go ściągnąć do siebie najpierw, nim on trafi w brata ręce. Także powiem wam, że kurde, może być hardkorowo. Tym bardziej, że nie znam tego sprzętu i nie wiem jak naprawdę on działa, jeśli chodzi o takie sprawy techniczne. Ale mam nadzieję, że jakoś tam pomału się doczłapię do domu. Ania w ogóle powiedziała, że ona jedzie pierwsza i ona sobie po prostu jedzie. A jak chce tym maluchem sobie wracać, to że mam za nim wracać. Troszeczkę po hamulce są zapowietrzone. Prawe przednie koło nie hamuje tak jak powinno hamować. Także trzeba będzie to dopieścić. Jakiś tam jeszcze czujnik od oleju też gdzieś tam kabelek ponoć się rusza, to też trzeba będzie go wymienić, czujnik ciśnienia oleju w sensie.
O Jezu, kochany. Dodatkowo jeszcze olej trzeba będzie przytankować, bo oleju troszeczkę brakuje. Także my jedziemy na stację. Zaraz powinienem się jeszcze dowiedzieć. Facet ma do mnie zadzwonić, jaki tam olej idzie. To zatankujemy olej. I oprócz tego jeszcze zatankujemy paliwko, bo tak jak widzicie, nie ma. Gościu ponoć 120 nim jechał najwięcej. Także jest moc. No. A jak będzie w praktyce dalej, to zobaczymy. No myślę, że może uda mi się coś tam nagrać, jeśli chodzi o moją jazdę. Powrót do domu, 350 km. Ania, zobaczcie, jak na mnie czeka Audi. Ona pewnie na dwójce jedzie. Albo na trójce. A ja tu na czwórce już, wiecie, ogień, 6 dych. Malczer zatankowany pod sam korek i weszło 12 litrów. Dobrze mówię, dobrze. 12 litrów weszło. Dobra. I lecimy dalej. Aha, wiecie co? Bo przypomniało mi się, że właściciel tego malucha, czekajcie, bo to chyba nie ten kluczyk. Właściciel tego malucha wspominał, że jest właśnie uszkodzony czujnik poziomu paliwa. Ten. Dlatego mi się tu pokazywało cały czas zero. Dobra, światła. Jedyna i poszedł. Ustąpmy pierwszeństwa. Tu kieruneczek. To taki mały gokart, powiem wam. Ten maluch. Ciekawe, ile przejedziemy na pełnym. No właśnie, z tą trójką. Trzeba się nauczyć ją wrzucać. Nie nerwowo, tylko tak, wiecie, pyk i ona wchodzi. A czwórkę elegancko. Siedzi. Przejechaliśmy się kawałeczek i już obczaiłem, o co chodzi tutaj z tymi biegami, jakie najlepiej tutaj wrzucać. Jeśli chodzi o tą zgrzytającą trójeczkę. Teraz jadę na czwórce, nie? A jeśli chcę zbić sobie trójkę, to po prostu cyk i cyk. Na dwa razy jak gdyby, nie? No, dobrze wbiłem, bo myślałem, że wbiłem co innego, ale... Ale jest git. Rozumiecie, pyk i pyk. I ona wchodzi elegancko. Tak samo pyk i pyk. Z czwórką. Trochę za duża górka tutaj na czwórce, ale no jeszcze 60 na czwórce to nie jest tak źle. Powiem wam, że jak jadę tym samochodem, to ludzie patrzą się. Nie mogą oderwać wzroku. Oczywiście tylko no, niektórzy tam, nie wszyscy, nie? Ale jak ktoś się patrzy, to nie może oderwać wzroku, a tak po chwili... Jak zaczyna się patrzeć, to też zaczyna się uśmiechać. Także wydaje mi się, że to jest prawidłowa reakcja na widok takiego sprzętu. Ciekawe, czy lampka działa. Działa lampka! Jak działa lampka, to już jest dobrze. Ale jazda, ty. No nie sądziłem, że będę jeździł maluchem jeszcze dzisiaj. Akcja spontaniczna wyszła, ale jak najbardziej... Okej. Troszeczkę trzepię w tym maluchu, ale to chyba jest normalne. Ciekawe, czy licznik w ogóle liczy kilometry, bo tak powiem wam, że a nie liczy. Widzę, że coś tam się przesuwa. Także nie jest źle. Szkoda, że radia nie dostałem, bo myślałem, że radio dostanę. Okazało się, że facet radia nie ma. Także bez tego.
bez radia, ale to tam wiecie, się ogarnie te radio jakoś. Tak czy inaczej, żegnam się z wami dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Ania z tyłu Audi zasuwa. Wyprzedziłem ją maluchem. I myślę, że jeszcze może coś tam... O, jeszcze wyprzedza mnie. Myślę, że jeszcze coś tam uda mi się... O, żarówka mi się przepaliła z lewej strony. Myślę, że jeszcze przed... No, w drogę mi się uda ująć. Myślę, że jeszcze coś tam nagramy z maluchem. W ogóle zaprezentuję wam go, umyjemy go, odpicujemy. I jakąś tam, jakiś vlog z trasy na pewno wpadnie na kanał. Jak się podobało, łapeczka do góry. I dzięki za oglądanie. Na razie.